Witam wszystkich. Dobra, dzisiaj będzie rozkmina na temat dysków HyperTeka. Model Firestorm Lite 2,5 cala 7 mm, a dokładnie nazwa tu jest SSD 2S120FS-L. Powiem Wam tak, nie udało mi się ożywić żadnego z trzech tych dysków HyperTeka. Z każdym dzieje się dokładnie to samo, czyli po podłączeniu do adaptera serial ATA SATA świeci się tutaj dioda czerwona i po prostu dysk jest niewykrywany kompletnie przez żaden program, który tam ściągnąłem z jakiejś tam ruskiej strony czy tam z chińskiej. Nic go po prostu nie jest w stanie wykryć. Nawet robiąc tutaj tak zwaną zworkę, która niby powinna wprowadzać tutaj ten cały dysk w tryb ROM mode i wtedy można sfaszować tutaj ten kontroler, ale niestety no żaden program po prostu nie widzi tego dysku i powiem Wam, że troszeczkę jest to bardziej skomplikowane, bo jak sobie poczytałem, to akurat jeżeli chodzi o tą wersję Silicon Motion, to jest dosyć uciążliwa. Dobra. Przejdźmy sobie teraz pod mikroskop. Ja postaram się omówić tutaj elementy, które są na tym dysku, tak żeby pomóc może w ewentualnej rozkminie komuś innemu. A może ktoś dorzuci swoje parę groszy i wtedy może popchnie się temat troszeczkę do przodu. W każdym bądź razie żaden program, który był w internecie, nie był w stanie ruszyć tego dysku. Także lecimy teraz. Będę omawiał po prostu, mam tutaj na kartce sobie zapisałem parę punktów, które omówią ten dysk troszeczkę bardziej. Dobrze, tak więc tak o, zaczynamy. Pierwsza sprawa. Kontroler. Kontroler znajduje się w tym miejscu. Jest to tajwańska firma, która nazywa się Silicon Motion. I kontroler ma nazwę SN2258XC GAB. I właśnie ten rodzaj kontrolera GAB jest praktycznie no nie do ruszenia z tego, co tam widziałem na stronach. Dużo ludzi się pytało właśnie o tą wersję i pisali, że jak do tej pory jeszcze nawet jakieś takie bardzo znane programy, które służą do odzyskiwania danych dysków, nie potrafiły tego obsłużyć. Mi się nie udało znaleźć wersji programu MPTOLA, żeby tego kontrolera obsłużył. Naprawdę szukałem, zainstalowałem chyba z dziesiątki tych programów i nic się nie udało zrobić. Także kontroler marki Silicon Motion, tajwański, obsługujący 4 kanały i kości, obsługuje TLC i 3D NANDy. Druga sprawa. Teraz przejdziemy tutaj sobie do kości, jakie są zainstalowane na tym dysku. I to są kości Samsunga. W tym wypadku widzicie, że tutaj jest nazwa tej kości. I na tym dysku są dwie takie kości. Jedna jest 60 giga, druga 60 giga. I to daje nam razem 120 giga. Czyli mamy dwie kości po 60 GB na tym dysku o oznaczeniu takim, jak tutaj widać właśnie na tym. No i jest problem właśnie z znalezieniem MPTOLA, który by obsłużył właśnie tego kontrolera z tymi kościami. Także jak ktoś ma linka... Aha, była jedna osoba gdzieś, która niby wrzuciła firmware od Chińczyka, który wysłał jej. Ale niestety link nie działał. Jak to pięknie zawsze musi być, jak już trafi się na coś, co by potrafiło teoretycznie naprawić ten dysk, to link nie działał. Tam się pytali też, dlaczego link nie działa. No i gościu cisza. Także rip link. Szkoda, szkoda. I powiem Wam tak o, dalej lecimy sobie, oglądając tą płytkę. Na tej płycie mamy jeszcze dwa niepolutowane miejsca, to są dokładnie miejsca na dodatkową kość właśnie Samsunga 60 giga
Z jednej strony mamy takie miejsce i z drugiej strony mamy też puste miejsce. Czyli istnieje druga wersja tego dysku, znalazłem gdzieś tam w internecie, pod jakąś inną nazwą, która właśnie ma dokładnie 240 giga, czyli 4 kości po 60 gigabajtów. I ten kontroler właśnie obsługuje też dyski 240 GB. Dobra, to czyli mamy drugą sprawę. Teraz trzecia sprawa. Dysk ten obsługuje takie funkcje jak Smart, APM, NCQ i Trim. Czwarta sprawa, kwarc. Rezonator kwarcowy. Na tej płytce tutaj jest rezonator kwarcowy. Powiem Wam, że znalazłem datasheet od innej wersji mikrokontrolera Silicon Motion i w specyfikacji było podane, że tam siedzi kwarc 50 MHz i jak tutaj się dobrze by przyjrzeć, to zobaczymy, że też jest dokładnie 50. Zresztą dlaczego ja się tak bawię, jak mogę zrobić zooma większego? Widzicie? Jest 50 i to jest kwarc o wartości 50 MHz. Jeszcze dodam taką ciekawą informację, że w specyfikacji tego datasheetu, który tam znalazłem, gdzieś na jakiejś stronce, bo mówię Wam, siedziałem całą noc, nie spałem w ogóle dzisiaj. Znalazłem taką informację, że jeszcze można tutaj zamiast 50 MHz włożyć 25,20 czy jakoś tak. Bo była informacja taka, że 50 MHz łamane przez 25,20 MHz. Także to taka informacja na temat tego rezonatora kwarcowego. Myślę, że też się przyda niektórym, jakby na przykład ktoś miał uszkodzony czy coś w tym stylu. No i piąta sprawa, jak ten dysk wprowadza się w tryb ROM mode. ROM mode czy tryb recovery, jakoś to się nazywa. Jak tutaj mamy te złącza od tego dysku. I tu jest troszeczkę też, chciałem podziękować jednemu użytkownikowi, który skomentował właśnie poprzedni filmik, że właśnie on pisał, że żeby wprowadzić ten dysk w tryb właśnie taki jakby recovery, to trzeba zewrzeć tutaj te dwa piny koło tych dwóch diod. To jeżeli chodzi o ten dysk, bo na różnych dyskach są różnie opisane takie zworki. I powiem Wam tak, jak to wygląda. Podłączamy taki dysk do jakiegoś tam adaptera serii ATA, czy tam czegoś innego, co obsłuży nam ten dysk. Wkładamy tutaj, robimy zworkę. Ja wezmę pensetę, żeby Wam to pokazać, dokładnie o co chodzi. Mamy podłączony cały czas dysk. Uruchamiamy program. Program jest uruchomiony. Przytykamy pinsetą. W ten sposób, żeby zrobić zworkę, trzymamy. W programie teraz naciskamy Scan Drives, czyli żeby nam wykryło urządzenia. Jak nam wykryje urządzenia, to teoretycznie możemy już to puścić. Jakoś tak. Mogłem się pomylić. Może jest wymagane jeszcze dłuższe trzymanie, żeby tam wykonać jakieś operacje, ale tak to mniej więcej powinno wyglądać. No i to jest piąta sprawa na temat tego dysku. No i co mogę powiedzieć na sam koniec? Powiem Wam tak. Podlinkuję do tego filmiku mnóstwo linków do stron, do których będziecie mogli sobie zajrzeć, jakie są tam aplikacje do obsługi tego dysku. A jest trochę tego, naprawdę, wierzcie mi. I tu też chciałbym podziękować z góry temu użytkownikowi, który mi dał namiary na tą ruską stronę USBDEV. .ru, bo jest naprawdę kopalnia wiedzy i myślę, że jak tam nie znalazłem jakby pomocy, żeby ten dysk uruchomić, to już nigdzie go nie znajdę, chyba że gdzieś w Chinach ktoś ma na serwerze właśnie tą wersję do tego kontrolera, to wtedy było super. Albo może ktoś jakby znalazł taką wersję pod ten kontroler. To z chęcią wypróbuję, ale powiem Wam szczerze, że jeszcze nie wierzę, że ten dysk powstanie. Także to by było na tyle zakończenie, troszeczkę smutne.
Na razie go nie będę nic niszczył. Złożę go do obudowy tak jak był. I będę czekał może na jakiś dalszy rozwój informacji. Może uda się coś znaleźć potem, co by pozwoliło przywrócić ten dysk do życia. Dojdą mi te sita, które zamówiłem na AliExpressie. Nie wiem, czy akurat mam pod ten rodzaj pamięci Samsunga, ale na pewno będę miał pod Mikrona, tak mi się zdaje. Na pewno pod Mikrona, które by pozwalały mi przełożyć do takiego fajnego urządzenia, które jest na AliExpressie, co by pozwalało zrobić z takich pamięci z dysków pendrive'a. I to by było na tyle. Dobra, myślę, że Wam przekazałem parę ciekawych informacji. Tak jak mówię, więcej już nic nie mogę dodać na ten temat. To, co rozkminiłem, to rozkminiłem. Tylko ciekawe, dlaczego te dyski tak padają. To jest pytanie. Bo według pewnego opisu, który czytałem na chińskiej stronie, co jeżeli chodzi o ten kontroler w połączeniu z tymi kościami Samsung, to one powinny być naprawdę dobre, wbrew pozorom. I zresztą Silicon Motion jest to, tak jakby powiedzieć, taka najtańsza wersja kontrolerów stosowanych w dyskach SSD, także nie ma tutaj co wymagać. No ale okej, no dobra, nie mam już więcej nic do dodania. Szkoda ciągnąć ten filmik nie wiadomo ile. Pozdrawiam Was, trzymajcie się.